kolejny dzień to samo, popełnia ten sam błąd. Wie, że dziś nie może uciec stąd. Kolejne napady, mordy, wymuszenia. Był jeszcze młody, choć życie do wyrzucenia. Momentami miał dość, mówił, że to zbyt wiele. Rodzina się wyparła, ale gdzie są przyjaciele? Miało dosyć tego życia, już go nic nie obchodziło. Lecz życie czarną dwunastkę wybiło. Dream dzwoni telefon, podnosi słuchawkę. Dostaje info, że ma ogromny dług za trawkę. Kolejna myśl na napad odpalił zajawkę. Dość chwili słabości, musi zdobyć tę forsę. Lecz nie przypuszczał, że będzie jeszcze gorzej. Napad nieudany, zawinęli go na dołek. Według niego czas zatrzymania jest wart tylko grosze. Men, nie wiem czy wiesz, ale już ci nic nie pomoże. Rodzina, ktoś nie chce pamiętać, to nie zapomina. Chłopak wie, czyja wina, lecz nie ma już nikogo. Nikogo, kto by poszedł z nim tą samą drogą. Kumple też go zostawili, już mu nie pomogą. Dotarł do końca drogi, siadł zrezygnowany. Żałował, że nie został w porę odratowany. Lecz sam dobrze wiedział, że nie jest bez winy. Bo w pamięci miał wszystkie popełnione czyny. Teraz żałował, że nie zajarzył w porę. Był obecnie uwięziony w miejscu jak golem. Mało miejsca teraz on i cztery ściany. Ponoć długi czas leczy wszystkie rany. Lecz chyba prędko nie opuści niebieskiej bramy. I może zapomnieć raczej o dużej many. Miejmy nadzieję, że chłopak zbudzi progres. Na razie kolejne dni przybliżają jego proces.